Być i tak. Dobrze, dzisiaj Wiem. witajcie. Ja tutaj jestem jeszcze raz z kolegą Czesławem. Teraz będziemy testować weak spoty na czołgu o nazwie Obiekt 260. Mapa Himmelsdorf i ja mam 50% szans na zwycięstwo. Jak widać, kolega Czesław fioletowy, ja tutaj ledwo niebieski, więc ale postaramy się jakoś tutaj rozegrać to w miarę ciekawie. Zobaczymy, czy mi się uda. Nie, oczywiście żartuję. Spotkamy się na środku i teraz będziemy testować jego pancerz. Mówisz, że 175 penetracji wystarczyło, żeby cię przebić tutaj w boczek, tak? No, w ten taki weak spotik pod działem, zobaczysz zaraz. Już się świecisz, ja jeszcze nie. Chyba. No, teraz dopiero. A. No to widać, że dużo gorszy, jeśli chodzi o kwestie kamuflażu. Aha. Widzisz takie śmieszne coś pod działem? No, taki wizjerek. No. Znaczy tam troszkę wyżej jeszcze. Tym go nie minimalnie pokonamy. Trochę wyżej. Aha, czyli tutaj wchodzi. Oczywiście. A weź w ogóle strzel pod wieżą. Tak, gdziekolwiek od wieży. No właśnie. A czekaj, teraz spróbujemy w jarzmo działa. Czekaj, jarzmo działa to jest tutaj. Nic nie mów. Czekaj. No, no dobra. Tutaj jest właśnie to 350 pancerza. Tu jest 350. Tak. Tu jest 350. Ale poczekaj, bo w jarzmo. Czekaj, ja się tutaj przestawię, może tak. Tu nie, tym go nie pokonamy. Widać, że raz wchodzi, a raz nie, no nie? O. O, to ciekawostka. Mówisz, że tak, jeśli chodzi o sidescrapa, zrób jakiegoś takiego sidescrapa lekkiego. Zobaczymy, co z tym właśnie bokiem jest, nie? No teraz mi siadło w gąski. Ale zobacz, masz pomiędzy gąskami taką czarną płytę, widzisz ją? O, właśnie. Aha. O tym właśnie chciałem powiedzieć. I w tą płytę bez żadnego problemu wchodzi. Dokładnie. Czyli tutaj. I dlatego się właśnie sidescrapa nie da robić. Tutaj nam spokojnie. Aha, czyli jeżeli bijemy w tą część, bije nam i zabiera nam gąski, natomiast w tą dolną płytę wchodzi wszystko. No, ciekawostka. Zobacz, jeszcze mam takie dwa włazy u góry. Jeden jest taki po środku, drugi po lewej stronie. I teraz ten po środku wchodzi? Ten po środku wchodzi. Żeś nie trafił chyba. A ja właśnie się dziwię, bo jakoś tak dziwnie. To jest, kurde. Wiesz co? Tak jakby. Ale wchodził mi wczoraj, normalnie mi przebijali przez ten włas. Ale poczekaj, bo jakoś dziwnie, wiesz co, tak jakby ja do niego strzelam, idealnie mam wycelowane i nie podświetla mi się. No o, dobra, jest. Teraz weszło. A i w ten boczny włas tak samo wchodzi, tak? Ten drugi. To troszkę rzadziej, ale też wchodzi. Wszystko aha. Praktycznie. A, no to widzicie, w takim razie ten czołg jest dosyć łatwy do pokonania, jeśli chodzi, zobaczmy sobie teraz te włazy. Bo dziwnym trafem ja sobie brałem, podjeżdżałem i znaczy strzelałem idealnie w ten właz i on nie chciał za bardzo tutaj wchodzić, dlatego też dziwię. Aha, tutaj ta wieża jest tak lekko wygięta w tym miejscu, zaczekajcie, ja sobie wezmę, wyłączę. To jest akurat mój celownik, niestety mi pokazuje. Ona jest lekko wygięta, dlatego te włazy są tak jakby bardziej odsłonięte i przez to jest to tak łatwiej trafiać, nie? Zobaczmy sobie ten czołg z boku w pełnej okazałości. On mi się, powiem szczerze, jeśli chodzi, porównujemy go z IS-7, chyba ty też masz porównanie, chyba mniej mi się podoba, nie? Chyba jest brzydszy od IS-7. Znaczy tył mi się tak ładniej podoba, a przód tak troszkę właśnie brzydszy. Bo ogólnie, wiesz, w IS-7 te proporcje... No zobacz, tył jest taki ładny. No, tył jest fajny. Okej, okay, tutaj takie mamy tę rurę wylotową, jedną, drugą. Tył jest taki w miarę, wiesz, fajnie zrobiony, natomiast tutaj z boku
Te jego proporcje są takie zachwiane. To jest tak, jakbyś miał wodogłowy typu STA-1, no nie? Też taki czołg z wielką, długaśną wieżą i te proporcje całego tego czołgu są lekko jakby zachwiane. Także pod tym względem rzeczywiście on IS-7 góruje nad nim, jeśli chodzi o kwestie ładności tego i w jaki sposób, który jest ładniejszy, który jest lepszy. Ty masz ile bitew na IS-7? Dużo, za nie? 4? Za 4. Aha, okay, no ja dobra. Go dopiero niedawno zrobiłem. Aha, okej, okay, w porządku. To, ale masz już mniej więcej porównanie i jednak IS-7, pomijając kwestię mobilności i pomijając kwestię działa, pancerzowo chyba o niebo lepszy, nie? Dokładnie, ta wieża oczywiście. No. A weź strzel w bok wieży bardziej w tył. No tutaj mi się cały czas świeci na zielono, więc ten... Nie wiem, ale jeszcze. No jednak weszło. Jednak weszło. No niekiedy się dinga w bok wieży normalnie. Ale to nie wiesz, tutaj mamy jednak dużą penetrację, więc to w miarę łatwo byłoby go zniszczyć. A spróbujmy jeszcze raz. Tylko ja sobie wezmę, wiesz co, może coś słabszego. Coś, co będzie miało penetracji trochę mniej. Powiedzmy, że ja sobie wezmę 7. Zobaczymy, czy tak jak powiedziałeś, czołg ciężki. Wezmę sobie T-29, bo powiedziałeś, że cię przebijało coś, co miało 175 penetracji. Teraz oczywiście KW-4 jest wysokim czołgiem, więc on tak jakby jest nad tobą, góruje nad tobą, więc dlatego tam ma dosyć łatwo, jeśli chodzi o kwestię przebijania. A jestem właśnie ciekawy, czy tutaj mamy 198 penetracji na zwykłym pocisku i 245 na pocisku goldowym. Zobaczymy, jak jest z tym faktycznie przebijaniem, czy da radę przebić go. O, i teraz będziemy mieli na przykład wyżej wieżę, więc możemy spróbować też z pocisku goldowego strzelać w to jarzmo. Czy też tak samo będzie wchodzić. Zastanawiało mnie to właśnie jarzmo, że tak łatwo przebijać jarzmo, no nie? A zdarzało ci się na przykład, żeby ktoś ci nie trafił w jarzmo, ale na przykład w lufę i też ci zrobił uszkodzenie? A wiesz co, nie zauważyłem tego. Aha. Za mało jeszcze bitew, wiesz? 40 bitew to rzeczywiście już jest taki, że tak powiem. Jeszcze nie aż tak dużo. Aha. A jak długo. A teraz się pomimo tego wyświeciłeś chyba albo wyświeciliśmy się bardziej równo. Razem, no. Tak, równo. Dobra. Dobra, zobaczmy teraz, czy uda mi się. Tym go nie pokonamy. Znaczy, ja strzelam w ten wizjerek, no nie? Zobaczmy. No, właśnie tam mnie przebiło KW-4. Normalnie dostałem za 400 z damage'a, no się zdziwiłem, no nie? Przebijasz właśnie, ale bez damage'a, może to wiesz, nie zawsze tak z damage'em wchodzi, no nie? Mhm. No, jest. A ustaw lufę tak normalnie na wprost. Bo ja teraz strzelałem w ten, bezpośrednio. Czekaj, kurde, bo lufy nie mogę ustawić. Dobra, no. Opada. Ja strzelałem tak będzie, teraz dobrze? Ten wizjerek, no. Dobra. Ja pierniczę, nie mógł, gdzie mnie przebiły. O kurcze. Nie, daj mi spokój w ogóle. Ja. Nie no, słuchaj, wiesz co, dokładnie jest, jak jest ten, to takie pochylenie. A czekaj, ja spróbuję jednak w górną część. Górna część wydaje się rzeczywiście, że jest jakby twardsza, albo inne kąty są. Tutaj się dinguje, natomiast jako takie, ta dolna część. Czekaj, jestem. O właśnie, zrób tak. Jedź, obniż tą lufę maksymalnie w dół. To coś bardzo, ale to bardzo przelagowało. No mnie też akurat teraz cię przelagowało. Obniż lufę bardzo w dół. Mam zrobić jeszcze raz? O tak. Okej. Okay. Nie mam pytań, powiem szczerze. 198 penetracji i przebijam cię w to miejsce, jak sam chcę.
O, ja cię. No, prawdopodobnie mnie przebije, ale... A, dobra, zobaczymy teraz jeszcze ten właz. O, zobaczcie, tutaj na zielono. Ten właz tutaj tak jakby się nie świecił. Czyli ten środkowy właz tak jakby był... Jak to jest z tym włazem? Właśnie. Ten środkowy właz jakby był niematerialny. O, zobaczcie. Jeżeli ja go tutaj wezmę sobie, na niego najadę, to niby prawdopodobnie jest to jakiś błąd, jeśli chodzi o kwestię zrobienia. No, tutaj mamy, tu mamy przebicie, tutaj nie mamy. Was niby jest, natomiast jeśli chodzi o model kolizyjny, nie jest on. O, aha, tutaj mam akurat wizjerek. Natomiast zobaczę sobie jeszcze tak. Halo, halo? No jestem, jestem. No chyba już okej. Jest to chyba okej. Słuchaj, tutaj jest błąd, jeśli chodzi o modelu kolizyjnym. Tutaj ten środkowy, który mi pokazywałeś, że w ten też wchodzi, w ten środkowy nie wchodzi. Natomiast tutaj jest taki wizjerek obok i on jest podświetla na zielono. Natomiast w ten środkowy jest błąd, jeśli chodzi o model kolizyjny, bo tutaj nie ma nic. Nie można... Nawet zobacz, teraz strzelę. Okej, okay, dobra, nie mam. Cofam pytanie. Nie ma nic. Kurde, weź. Widziałeś, no przebijasz mnie jak chcesz, no ósemką, no. Siódemką, przepraszam, to jest siódemka. 98 penetracji. A masz coś jeszcze mniej penetracji? Tak, oczywiście, możemy spróbować. Chociaż... Coś około 150, coś w tym stylu? 175 penetracji, wiesz? No, to, no to też wejdzie, no już. Miałem przykład na randomie. Nie, to może to nie. Kurczę. No, widzisz, że mało X-potów, no nie? Mhm. Nie, zresztą taki świetny, naprawdę. O, dobra. Mam 175 penetracji. Ale powiem szczerze, że rzeczywiście mnie zaskakuje ten czołg. Na razie in minus, ponieważ no, ja grałem tym czołgiem. Grałem nim na serwerze testowym. Jako community contributor dostałem ten czołg na, właśnie do testowania na serwerze testowym i jeździłem nim po głupiemu. Rzeczywiście po głupiemu, testując pancerz. Myślałem, że no, jeżeli mam miejsce siódmego i ten pancerz na miejscu siódmym jest w miarę przyzwoity, no to wówczas ten czołg w miarę, jeżeli mamy podobne parametry, będzie coś dingował. I rzeczywiście nie dingował nic. Owszem, to wtedy było tak, że na serwerze testowym inaczej się gra, ze względu na to, że wszyscy grają na goldzie, ale ja już tak brałem, stwierdziłem, że a już, dobra, ten pancerz na goldzie, golda nie odbija. I myślałem, że właśnie będzie w takim realnym graniu, będzie na to znacznie lepiej. A tu jak się okazuje, jest dziwnie. Dziwnie słabo. Jaj. I powiedzmy sobie szczerze... Ała, to bolało. Z biodra. Powiedzmy sobie szczerze, walka o czołg... Patrz, ja ci powiem tak. Tu, jak patrzę na ten pancerz... Czekaj, ja sobie zrobię... Mam czerwoną kropeczkę, natomiast tu... No właśnie, wszystko. Nie robimy tego czołgu. Nie, nie ma sensu. A spróbuj gdzieś indziej pod wieżą, gdzieś tam, nie wiem, z boku albo coś w tym stylu. Wiesz co, zobacz, patrz, tutaj mam... No, no tak, akurat, nie trafiłeś pod akurat wieżą. Zeszło niżej, no nie? Ale no. Tutaj właśnie patrzę na kropeczkę. Tutaj mam, na czerwono oczywiście się świeci. Tu mam, ona zielona, spróbuję gdzieś tu. Ja dobra, zobaczmy teraz tu. No to teraz wiesz, dlaczego cię przebijają. Prawdopodobnie, tak mówię, ten model kolizyjny jest tak zrobiony, że wieża tutaj ma
Zobaczcie, cały czas tutaj, wszędzie, tu wszędzie jest zielona kropeczka. Tutaj w jarzmo działa. Mamy na żółto, na pomarańczowe, w zależności jak macie. I powiem szczerze, tutaj oczywiście może wejść z przebiciem, z penetracją, może nie wejść. O, ja spróbuję ci strzelić bezpośrednio w lufę, bo tutaj mi się świeci na zielono, wiesz? Zobaczymy, czy się uda. Uszkodziłeś tylko lufę. Tylko uszkodziłem lufę, tak? Okay. Tak. Też mam ci właśnie lufę na zielono. No dobra, a zróbmy jeszcze side scrapa z ciekawości, żeby to samo co mieliśmy poprzednio. Chodź tak może do budynku tutaj tu. Mhm. No bo tutaj mamy 150 penetracji, nie? Aha, dobra, czekaj. Z tej strony, 175, tak? 175 penetracji. No ja bym się na przykład tak ze side scrapował. No tutaj, co prawda, tutaj nam mi się świeci wszystko na zielono, ale tutaj to oczywiście, jeżeli strzelimy, to no nawet nie weszło z gąskami, ale zobaczymy. Ale uszkodziłeś. Uszkodziłem gąski, tak? No i tak. Zobaczymy teraz tutaj właśnie tak jak mówiłeś. A troszkę mniejszy. Okej. Okay. Znowu mi przerywa TSA. No, bywa czasem. Ciekawy jestem, czy przednie kółeczko, jak trafi, to wejdzie. Ale przednie kółeczko przyjmuje wszystko. No, ja się tak nie bawię. Przednie kółko przyjmuje wszystko. Ja pierdzielę. No to ten czołg rzeczywiście jest dosyć słaby. Oczywiście wieża, a teraz zobaczmy, wieża w tym momencie. Tutaj oczywiście wszystko się świeci na żółto, więc nie ma jakiejś szansy na to, żeby w nią trafić. Tutaj się świeci wszystko na zielono. Ja odjadę sobie chwilę dalej, zobaczymy. 175 penetracji. Magiczne boki Hisa 7 bardzo często potrafią rekasztować. Spróbuję tak troszeczkę wyżej strzelić. Tu oczywiście nie wchodzi. Tutaj wszędzie, a tu jest pod wieżą, tak jakby. Tu wszędzie mamy zieloną kropeczkę. Tutaj mamy żółtą kropeczkę, więc tutaj nie wejdzie. Ale zobaczymy sobie teraz tutaj, bo tutaj strzelałem już. No tutaj niby wchodzi. Tutaj nie wchodzi, dobra. No i teraz najlepiej widać, to nie jest żaden tanki Spectre albo coś w tym stylu. Tu nie wchodzi. Okej, okay, dobra, już wiadomo. Który nam powie, że na przykład tutaj mamy taką i taką mniej więcej penetrację potrzebną. Ale najlepiej właśnie tak na żywca zrobić. No. Jak widzicie, 175 penetracji potrafi wykończyć czołg, na którym musimy się skupiać, na którym musimy walczyć o niego przez miesiąc, dwa, trzy, bądź też nawet i pół roku. No to Wargaming naprawdę dał tutaj ciekawostkę. Wykończony. No. Jesteś, słychać mnie? Tak, słychać. Powiedz mi, gdzie ty mnie przebiłeś tam w side scrapa, tak jakby? Jak normalnie w gąsienicę celowałeś? Side scrapa, to ja w przednie kółeczko. Ja ci. W przednie kółeczko. Już to nie widziałem wtedy. Dostałeś ze zgęszeniem, dodatkowo jeszcze weszło z penetracją. Idealnie w przednie kółeczko. 175 penetracji masakruje obiekta 260. No, nie mam pytań. Nie mam pytań po prostu. O, już wiesz, dlaczego się czasami wkurzyć można, jak się gra tym czołgiem. Tak cię z bomby cię przebiją pod wieżę bez problemu.
Dokładnie. Najgorsze jest właśnie to, że wiesz, wszyscy liczyli na to, że to będzie fajna zabawka, że to będzie coś naprawdę na wzór ISA 7, tylko że nawet jeszcze lepsze, bo będzie miało lepsze. To jest to, co zawsze ja mówię, że ISA 7, który miałby działo z ISA 4, byłby rewelacyjny. I tak też myślałem, że właśnie będzie z obiektem 260. A tutaj, jak widać, czołg z ogromną ilością X-potów, z ogromną ilością jakby punktów, które można przebić. I naprawdę, aż boli to po prostu ten czas, który się na to bierze i marnuje, wykorzystuje to jakby to wszystko i dostajemy takie coś. No dobra, ale tak naprawdę Wargaming nam nie obiecywał, że będzie to naprawdę coś lepszego niż i7, tylko że będziemy mieli czołg unikalny w sumie. Tak samo jak wszelkiego rodzaju inne unikalne czołgi, tak samo tutaj dostaniemy 260 jako czołg unikalny i wcale nie będzie musiał być lepszy aniżeli te, które są do tej pory istniejące. Dobra. Czesiu, dzięki Ci wielkie za poświęcenie jeszcze trochę czasu, bo naprawdę i dla mnie, i dla Ciebie to była chyba też nauka, że side-scrapy Ci nie wolno robić. Bo obojętnie, czy ty zrobisz normalnego side-scrapa takiego, wiesz, prawidłowego, czy zrobisz, no to może ci się od boku trochę dingną, ale znowu jak wyjedziesz trochę bardziej, to ci strzela w przednie kółeczko i widzi na to samo, nie? I to i tak samo trzeba po prostu wyjeżdżać tylko i nie patrzeć na to, strzelać tak jakby z przyłożenia, wiesz, bez żadnego nawet celowania za bardzo, bo jak wyczają ludzie, że takim mniej więcej małe spoty, no to będą strzelać i będą go przebijać wszystkim. No dobra, nie będę przedłużał, po prostu ja jestem podłamany w tym momencie. No, tak jak powiedziałem, grałem tym czołgiem, grałem po głupiemu, specjalnie, żeby zobaczyć, czy ma pancerz, ale teraz rzeczywiście widać to ja czysto, czarno na białym, że ten czołg ma tak wielkie weak spoty, tak problematyczne te weak spoty, że to naprawdę nie ma się do czego spieszyć. Owszem, robimy misje, nie musimy się skupiać na tych misjach, ale mamy pokazane, że no, takie na przykład taki WZ-111 i 6 dostawały naprawdę dużo bonusów, dużo było to fajne, a tutaj się okazuje, że mamy takiego troszeczkę lekkiego krapa. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.